Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Otwieram sesję Rady Gminy, 28. sesję Rady Gminy Rudka. Na wstępie witam wszystkich radnych. Witam pana Marcina Gawysiaka, wójta gminy, pana Jerzego Gabrysiaka, sekretarza gminy Rudka, panią Monikę Dygas, skarbnik gminy, panią Katarzynę Piotrowską, kierownik GOPS, panią Monikę Godlewską, dyrektor szkoły podstawowej w Rudce i panią Agnieszkę Markowską, młodszego referenta do spraw organizacyjnych. Przechodzimy do programu. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy 13 radnych, więc są one prawomocne. Proponowany porządek obrad otrzymaliście Państwo wraz z materiałami. Czy są uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad porządkiem obrad. Barszczewska Małgorzata. Karpiński Piotr. Markowski Łukasz. Niemeńska Barbara. Niemeński Andrzej. Niemeński Łukasz, jestem za. Pampuch Michał. Stępkowski Jerzy. Szendomierska Beata. Szymańczyk Marta. Uszyński Tadeusz. Dziękuję. Głosów za 13, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0. Kolejny punkt, przyjęcie protokołu z obrad z 27. sesji Rady Gminy Rudka. Czy są uwagi? Nie ma. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu. Barszczewska Małgorzata. Karpiński Piotr. Markowski Łukasz. Niemeńska Barbara. Niemeński Andrzej. Niemeński Łukasz, jestem za. Pampuch Michał. Stępkowski Jerzy. Szendomierska Beata. Szymańczyk Marta. Uszyński Tadeusz. Warmijak Joanna. Wiński Jan. Dziękuję. Głosów za 13, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0. Punkt czwarty. Informacja wójta z pracy między sesjami. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo radni. Od ostatniej sesji, czyli od 30 listopada 2022 roku zostało wydanych 7 zarządzeń wójta. Oprócz tych zarządzeń odbyłem spotkanie z zarządem Koła Gospodyń Wiejskich Róża w Rudce oraz panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce, panią Katarzyną Piotrowską, w sprawie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy Rudka. Rozwieźliśmy na całym terenie gminy Rudka wspólnie z kołem, wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej około 100 paczek. Kryteria były dwa. Wiek 60 skończonych lat i drugie kryterium, osoba zamieszkuje samotnie w domu. Mieliśmy tylko do zastanowienia jedną rzecz, co jeżeli jest dziecko, czy w miejscowości obok, czy w Rudce, czy w tej samej miejscowości, co jeżeli, nie chodzi z nie pytać, kto jak żyje między sobą przed świętami, tylko po prostu taki gest od gminy dla tych osób samotnych przekazać. Dostałem nawet dzisiaj telefon, że bardzo miło zrobiło się pani, która dostała taki skromny od gminy, od koła, od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poczęstunek, bo tam były podstawowe potrawy na Wigilię, no i oczywiście opłatek, żeby móc się podzielić, przełamać.
Brałem udział w konferencji Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców, rozwój spółdzielni energetycznych w województwie podlaskim, rola samorządu. Konferencja odbyła się 7 grudnia w folwarku Nadawki w Wasilkowie. Odbyłem spotkanie z panem Szczepanem Niemyjskim, współwłaścicielem firmy Duszyk, w sprawie dystrybucji węgla mieszkańcom gminy Rudka. Na dzisiaj jeden transport groszku praktycznie został już rozdystrybuowany. W naszej gminie odbywa się to poprzez złożenie zamówienia po uprzednim opłaceniu za węgiel w kasie Urzędu Gminy i dostarczeniu przez właśnie pracowników pana Szczepana, przez firmę Duszyk, węgla w big bagach. Drugi transport, który był 25-tonowy rodzaju węgla orzech klasy drugiej, też praktycznie został już w całości rozdystrybuowany. Nawet w tym tygodniu przyjechał transport trzeci, ponieważ mieliśmy więcej zamówień, które pojawiły się już po przywozie węgla na orzech, dlatego też zdecydowałem, że jeszcze trzeci transport zamówimy. Aktualnie odbywa się dystrybucja, nawet dzisiaj widziałem pracowników firmy Duszyk, którzy rozwożą orzech po naszych mieszkańcach. Brałem udział w konferencji rozwiązywania zmniejszające zapotrzebowanie na energię w samorządach gminnych, która odbyła się 9 grudnia na Politechnice Białostockiej. Zarówno pierwsza konferencja, która była w folwarku Nadawki, jak i druga na Politechnice Białostockiej. Dziękuję, panie radny. Zrodziła w mojej głowie taki pomysł spółdzielni energetycznej. Na chwilę obecną jest to tylko projekt, który chciałbym szerzej procedować. Będę państwa starał się informować na bieżąco, co w tym przypadku się dzieje. Finalnym produktem ma być zmniejszenie kosztów energii elektrycznej w naszej gminie. W budynkach szkoły, remizy, gdzie się znajdujemy, urzędu, oświetlenia ulicznego. Uczestniczyłem w walnym zebraniu spółki wodnej w Brańsku. Miałem spotkanie z panią dyrektor Moniką Godlewską, dyrektor szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Rudce na temat spraw ogólnych naszej podstawówki. Brałem udział w wigilii warsztatów terapii zajęciowej w Bielsku Podlaskim, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, wigilii szkoły podstawowej w Rudce oraz Nadleśnictwa Rudka. I jeszcze chciałbym państwa poinformować, że w grudniu została podpisana umowa z firmą Archelan na 3 lata na kwotę 2000 plus 2. Dziękuję. Dziękuję, panie wójcie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy Rudka na rok 2023. Czy są pytania do projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Barszczewska Małgorzata. Karpiński Piotr. Markowski Łukasz. Niemiejska Barbara. Niemiejski Andrzej. Niemiejski Łukasz. Jestem za. Pan Puch Michał. Za. Rozumiem, tak? Stępkowski Jerzy. Szendomierska Beata. Szymańczyk Marta. Urszyński Tadeusz. Warmijak Joanna. Miński Jan. Dziękuję. Głosów za 13, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2024. Czy są pytania? Przechodzimy do głosowania. Barszczewska Małgorzata. Karpiński Piotr. Markowski Łukasz. Niemiejska Barbara. Niemiejski Andrzej. Niemiejski Łukasz. Jestem za. Pan Puch Michał. Stępkowski Jerzy. Szendomierska Beata. Szymańczyk Marta. Uszyński Tadeusz. Warmijak Joanna.
Wiński Jan. Dziękuję. Głosów za 13, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0. Punkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę numer 17/82/09 Rady Gminy Rudka z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowej, godziny doraźnych zastępstw. Czy są pytania do projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Barszczewska Małgorzata, Karpiński Piotr, Markowski Łukasz, Niemyjska Barbara, Niemyjski Andrzej, Niemyjski Łukasz, jestem za, pan Puch Michał, Stępkowski Jerzy, Szendomierska Beata, Szymańczyk Marta, Uszyński Tadeusz, Warmijak Joanna, Wiński Jan. Dziękuję. Głosów za 13, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0. Punkt 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Czy są pytania do projektu? Proszę bardzo. Mam pytanie odnośnie stawki za zbiór za śmieci niesegregowane. Czy u nas dużo takich osób jest? Dużo gospodarstw? Znaczy, nie może być tak, że się gromadzi odpady niesegregowane. Wszystkie muszą być segregowane. Jeżeli ktoś nie segreguje, to wójt ma prawo nałożyć, znaczy musi nałożyć na niego karę. Nie ma takiej stawki. Tak. I tu chyba o karze jest. Tak? Tak. Tam chyba dwukrotność albo... Dwukrotność opłaty normalnej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, wiem, że ten punkt projektu uchwały budzi wiele kontrowersji wśród naszych mieszkańców. Przetarg, który odbył się dość niedawno, jest droższy od poprzedniego, obowiązującego o 15%. Rozmawialiśmy na komisjach, że będzie to około 5 zł. W tej chwili pan sekretarz policzył, macie zaprezentowane te stawki już co do grosza. To jest 4 zł do osoby więcej. Ja bym serdecznie Państwa prosił o to, żeby przyjąć tą kwotę, żeby przyjąć tą uchwałę. Jak wszyscy wiecie, no, moje argumenty są niezmienne. Wiemy, że wszystko na każdej dziedzinie życia idzie do góry. Ceny wzrastają. W tej chwili jesteśmy 2 dni przed końcem roku tak naprawdę. Od 1 stycznia przestaje obowiązywać tarcza. Od 1 stycznia VAT na paliwo pójdzie do góry. Co prawda tutaj słyszałem wypowiedź prezesa Orlenu, że oni no, nie będą 1 do 1 podwyższać, ale też no, nie wierzę w to, że zostaną paliwa na tej samej stawce, skoro było 8, jest 20, będzie 23. Dodatkowo od 1 stycznia wzrasta najniższa krajowa. Ta najniższa krajowa wzrasta 2 razy w przyszłym roku, co też pomnaża te koszty, dlatego też jestem jakby, rozumiem to, że przetarg ma taką kwotę, a nie inną. Rozmawialiśmy chwilę przed sesją z panem Jerzym Stępkowskim, że może tutaj na kilka miesięcy
zrobić bez dopłaty, ale musicie Państwo pamiętać, że później przez pozostałe miesiące my będziemy musieli tą kwotę przeliczyć i podzielić przez mieszkańców i przez pozostałe miesiące w roku, które nam zostaną. Też rozmawialiśmy z panem radnym Michałem Pampuchem o tym, że i też z panem Piotrem Karpińskim o tym, że jeżeli nie przyjąć tej stawki, to co wtedy? No nie wiemy, co będzie za rok, nie wiemy, jakie będą kwoty. Dziś są to kwoty 4 zł na rok 23. Jeżeli nie przegłosujecie tej uchwały, to będzie te 4 plus kwota z nowego przetargu, więc będzie więcej. Jakby mam świadomość tego, że w portfelu naszych mieszkańców zostaje coraz mniej i mam świadomość tego, że odpady, opłata za śmieci są jedną z wielu składowych, które idą do góry, ale też musicie mieć Państwo, musicie też Państwo zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli gmina będzie dopłacała na śmieci, to na któreś zadanie nam przestanie brakować pieniędzy, bo my po prostu musimy przesunąć środki, tak? A sami wiecie, że tych środków nie ma ponad miarę, nie ma ich za dużo, a też mam nadzieję, że widzicie, że troszkę się dzieje. Widać to chociażby po zadaniach inwestycyjnych tego roku i planach zadań inwestycyjnych na przyszły rok. A tak jak wszystkich mieszkańców, tak jak was tu obecnych, tak i urząd i najniższa krajowa 2 razy do góry i paliwo na sprzętach, ceny dowozu dzieci też poszły w górę, ponieważ jeżdżą 2 autokary, mamy firmę zewnętrzną, koszty ogrzewania budynków, no jakby to wszystko jest, szczerze to nie wiem, do czego dojdzie, ale myślę, że niedługo do ściany i pytanie, co dalej. Sam olej jest strasznie drogi, my tutaj sam gaz, dzieciaki mogą się wypowiedzieć, że w szkole jest, nazwijmy to szczerze, letnio, bo ciepło jeszcze nie jest. Na szczęście to, co robiliśmy w ciągu roku, te przełożenie rury ciepłowniczej dało już swój efekt, ale później pokazuje właśnie nam już te 2 miesiące, listopad, grudzień, że jeszcze trzeba zrobić, trochę. Ja cały czas, jutro mam spotkanie, cały czas będę chciał zgłaszać do Polskiego Ładu szkołę, do inwestycji takiej naprawdę dużej, która obejmuje wymianę źródła ciepła. No ale jeżeli nie dostaniemy, to będziemy tutaj musieli swoimi środkami, a recepta w tej chwili jest jedna. Trzeba po prostu zabrać cały obiekt, położyć go na nowo. W części może być, ale taka rzecz, grzejnik, który jest grzejnikiem ostatnim i powinien być na końcu ogrzewania, nie wiem jakim cudem, ale wypada w środku budynku. Także coś tak jest dziwnie zrobione moim zdaniem. Przeróbek w naszej szkole było co najmniej 3, i chyba jeden z drugim i z trzecim niewiele miał wspólnego. Kazali przerobić, przerobione, nikt nie patrzył, żeby to potem działało, tylko żeby zrobić. Dlatego chcę, żebyście wiedzieli, że każde pieniądze, które samorząd miałby dopłacić, jeżeli byście nie przegłosowali tej uchwały, no to z któregoś zadania będzie trzeba zrezygnować, zmniejszyć bądź przełożyć na kolejne lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Ja mam jeszcze pytanie, bo ostatni odbiór śmieci to odbył się już przed 20 grudnia, tak? Więcej już w tym roku nie będzie. Początek grudnia i chyba środek grudnia. No gdzieś koło 20, nie? 15. Przed 20. Czy faktury już wpłynęły? Za? Nie. Będą dopiero, nie? Jaka jest prognoza, jak się mniej więcej zamknie bilans kosztów za śmieci i tego, co wynika z wpłat mieszkańców? Jeśli podniesiemy stawkę i będą... Jeśli podniesiemy stawkę i wpłaty będą dość regularnie, nikt tam nie będzie się migał od opłat za śmieci, to powinniśmy się zamknąć. My
tak jak żeśmy rozmawiali też na komisjach, bo tutaj padło wcześniej, padła prośba o taką kalkulację, 3 kwartały tego roku i ostatni kwartał roku ubiegłego, no to tak naprawdę wychodziliśmy na zero, tak? To było lekko ponad 400 tysięcy złotych za odbiór odpadów i podobna kwota była zebrana od mieszkańców, więc tutaj te stawki nie są wygórowane, że my na coś teraz chcemy odłożyć, nazbierać. Tutaj pan sekretarz na podstawie danych, które firma odbierająca odpady nam przedstawia regularnie, tak, stara się tak wyliczyć stawkę, żeby to po prostu zamknęło się na zero, żeby ani nie zostawało w budżecie gminy, ani też gmina do tego nie dopłacała. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Dobrze, przechodzimy zatem do głosowania. Barszczewska Małgorzata. Karpiński Piotr. Markowski Łukasz. Niemejska Barbara. Niemejski Andrzej. Niemejski Łukasz. Jestem za. Pampuch Michał. Stępkowski Jerzy. Szyndomierska Beata. Szymańczyk Marta. Uszyński Tadeusz. Parmijak Joanna. Wiński Jan. Dziękuję. Głosów za 11, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, proste dziękuję, bo zdaję sobie sprawę, że jesteście reprezentantami swoich okręgów i wiem, że mieszkańcy będą was pytać dlaczego. Wszyscy, którzy będą chcieli porozmawiać, powiedzcie, proszę, żeby przyszli do mnie, porozmawiamy, powiem, jakie są argumenty, bo no też nie chcę, żebyście tutaj byli przez mieszkańców nękani. Przekażcie to, co ja dla was dzisiaj powiedziałem, ale jeżeli ktoś potrzebuje porozmawiać i jeszcze podyskutować, to ja zapraszam. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet radnych Rady Gminy Rudka. Czy są pytania do projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Barszczewska Małgorzata. Karpiński Piotr. Jestem przeciw. Markowski Łukasz. Niemejska Barbara. Niemejski Andrzej. Niemejski Łukasz wstrzymuje się. Pampuch Michał. Stępkowski Jerzy. Szyndomierska Beata. Szymańczyk Marta. Uszyński Tadeusz. Warmijak Joanna. Wiński Jan. Dziękuję. Głosów za 9, przeciw 2 i 2 wstrzymujące się. Uchwała przeszła. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rudka na lata 2022-2025. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Barszczewska Małgorzata. Karpiński Piotr. Markowski Łukasz. Niemejska Barbara. Niemejski Andrzej. Niemejski Łukasz. Jestem za. Pampuch Michał. Stępkowski Jerzy. Szyndomierska Beata. Szymańczyk Marta. Uszyński Tadeusz. Warmijak Joanna. Wiński Jan. Dziękuję. Głosów za 13, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2022.
Czy są pytania? Nie ma, tak? Przechodzimy do głosowania. Barszczewska Małgorzata. Karpiński Piotr. Markowski Łukasz. Niemejska Barbara. Niemejski Andrzej. Niemejski Łukasz, jestem za. Pampuch Michał. Stępkowski Jerzy. Szendomierska Beata. Szymańczyk Marta. Uszyński Tadeusz. Warmijak Joanna. Wiński Jan. Dziękuję. Głosów za 13, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rudka na lata 2023-2026. Czy są pytania, uwagi? Proszę bardzo, pani skarbnik. Drodzy radni, otrzymaliście także zarządzenia wójta dotyczące autopoprawki zarówno do wieloletniej prognozy, jak i do budżetu na przyszły rok. Chodzi o to, aby ująć jeszcze dodatkowo dystrybucję węgla w przyszłym roku. Tego dotyczy ta poprawka. Także chciałabym po prostu, żebyście byli świadomi tego, że tam jest autopoprawka. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, tak? Przechodzimy do głosowania. Karpiński Piotr. Markowski Łukasz. Niemejska Barbara. Niemejski Andrzej. Niemejski Łukasz, jestem za. Pampuch Michał. Stępkowski Jerzy. Szendomierska Beata. Szymańczyk Marta. Uszyński Tadeusz. Warmijak Joanna. Liński Jan. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2023. Czy są pytania do projektu? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Karpiński Piotr. Markowski Łukasz. Niemejska Barbara. Niemejski Andrzej. Niemejski Łukasz, jestem za. Pampuch Michał. Stępkowski Jerzy. Szendomierska Beata. Szymańczyk Marta. Uszyński Tadeusz. Warmijak Joanna. Wiński Jan. Głosowało 12 radnych, za 12 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Punkt 14. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma, tak? Przechodzimy do punktu 15. Wolne wnioski. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jak dobrze liczę, od 6 minut na placu powinien zajechać i być zaparkowany ciągnik, który został pozyskany z dofinansowania Polski Ład. Kto będzie chciał po sesji, zapraszam, żeby obejrzeć. Kto będzie miał czas, zapraszam na krótką wycieczkę na plac SKR, żeby obejrzeć, co tam zostało zrobione, jakie są plany, i też obejrzeć pozostały zakupiony sprzęt. Po sesji proszę chwilę zostać. Chciałbym przełamać się z państwem opłatkiem i życzyć dobrego w nowym roku, ale to za chwilę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę, tak?
Zatem zamykam obrady 28. sesji Rady Gminy Rudka. Dziękuję bardzo. Proszę o powstanie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.